Witam Państwa. Naszym gościem jest Pan Prezydent Miasta Ciechanów, Pan Krzysztof Kosiński. Pan Prezydent jest nie tylko prezydentem drugą kadencję w Ciechanowie, ale jest też sekretarzem zarządu Związku Miast Polskich. W związku z tym doskonale zna się Pan na problemach miast wielkich, mniejszych, w ogóle miast polskich. Dzień dobry Panie Prezydencie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim widzom. Witam serdecznie i dziękuję za zaproszenie. Panie Prezydencie, pandemia to są nowe koszty dla samorządów, to są koszty w ogóle dla wszystkich i szczególnie dla przedsiębiorców i dla ludzi, dla obywateli. Ale to jest działanie, klasyczne działanie, to jest klęska żywiołowa i to jest działanie, które powinno obciążać kosztami całe nasze państwo, skarb państwa, a nie tylko samorządowe. Jaka powinna być relacja, jaka jest i jaka powinna być relacja finansowa między samorządami, między miastami, a między państwem? No, wydaje się oczywiste, że te konsekwencje różnego rodzaju ograniczeń, które zostały wprowadzone w funkcjonowaniu polskiej gospodarki, powinien ponosić polski rząd i bezpośrednio skarb państwa. Natomiast w tym momencie ta odpowiedzialność jest rozłożona zarówno na skarb państwa, samorządy, przedsiębiorców, zwykłych obywateli. Każdy ponosi negatywne konsekwencje, w tym głównie konsekwencje finansowe tych ograniczeń, które zostały wdrożone i które tak naprawdę nie wiemy, jak długo jeszcze będą trwały. Dla samorządów no to są istotne nowe wydatki, które muszą być realizowane. No, powiem tutaj chociażby o takich wydatkach, które są związane z ustawą, która została przyjęta przez parlament, a która umożliwia zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, którzy funkcjonują na terenie danych miast. I oczywiście jeśli samorząd zastosuje takie zwolnienia, no to musi wygospodarować na to we własnym budżecie środki, ponieważ sejmowa większość odrzuciła poprawkę Senatu, która zakładała rekompensaty dla samorządów przy wprowadzeniu takich zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców i cały koszt zostanie przerzucony na samorządy. Do tego to są nowe wydatki po stronie samorządów, bo przecież musimy chociażby dostosować pracę urzędu do tych nowych wyzwań. Wiele gmin, miast w Polsce zakupuje maseczki dla swoich mieszkańców. W Ciechanowie też zakupiliśmy ponad 40 tysięcy maseczek, które już prawie przekazaliśmy wszystkim mieszkańcom. To też są nowe koszty, które wcześniej nie były uwzględniane. Wydaje się, że skoro rząd może do każdego obywatela dostarczyć kartę wyborczą do głosowania, to mógłby też zapewnić bezpłatne maseczki dla każdego obywatela, skoro wprowadził taki obowiązek zakrywania ust i nosa. No, trzeba też zwrócić uwagę na to, że będą mniejsze dochody po stronie samorządów, jeśli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, bo jeśli zwiększa się bezrobocie, bądź też ograniczone są wynagrodzenia dla pracowników, a wiele przedsiębiorstw ogranicza na przykład o 20% wynagrodzenia, no to ma to też swoje konsekwencje, jeśli chodzi o wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych do kas poszczególnych samorządów. I to będą dosyć duże ubytki po pierwszym kwartale tego roku w stosunku do poprzedniego roku. W przypadku Ciechanowa to jest ubytek 350 tysięcy złotych, a przecież mówimy tylko o tak naprawdę tym jednym miesiącu marcu. Szacujemy, że w drugim kwartale ten ubytek to będzie już ponad 2 miliony złotych, więc sytuacja dla wielu polskich samorządów będzie bardzo trudna i będziemy mieli problemy, żeby spiąć budżet, który i tak przecież poprzednimi decyzjami rządu jest bardzo obciążony, jeśli chodzi o wszystkie samorządy w skali całego kraju. Panie Prezydencie, to już takie drugie, to nie jest zaplanowane uderzenie przez rząd w samorządy, ale pierwsze już zaplanowane to było uderzenie w szkolnictwo, bo cała deforma szkolnictwa, likwidacja gimnazjów, to
moim zdaniem, zresztą od początku tak uważałem, jeszcze kiedy zaczęto mówić o likwidacji gimnazjów, że to jest po prostu uderzenie w finanse samorządów po to, żeby samorządy obciążyć tą deformą. Czy obawia się pan, że nastąpią jakieś następne tego typu uderzenia, żeby po prostu przejąć samorządy? My jako samorządy od początku podkreślamy, że ta polityka rządu jest przemyślana i to jest takie kroczące obdzieranie finansowe samorządów, gmin, miast w Polsce po to, żeby ograniczyć samodzielność tych samorządów, bo samorządy nie potrzebowałyby takich programów jak Fundusz Dróg Samorządowych, gdzie ubiegamy się o dofinansowania dla realizacji inwestycji drogowych, gdyby na przykład nasz udział w podatku dochodowym od osób fizycznych był większy niż obecnie. Sami byśmy wówczas realizowali te inwestycje bez jakichś rządowych programów, ale najwyraźniej rządowi chodzi o to, żeby samorząd był takim podmiotem proszącym w stosunku do rządu, żeby bez rządu nie mógł sobie z niczym poradzić, żebyśmy jako samorządy wnioskowali i prosili o poszczególne środki. Zresztą Fundusz Dróg Samorządowych, warto zwrócić uwagę, jak te środki są rozdawane. No, rozdawane są tam, gdzie są, powiedzmy, swojeż samorządy. Polecam tutaj artykuł w piśmie Wspólnota, gdzie została dokonana taka analiza, gdzie te środki trafiają, no i okazuje się, że głównie trafiają tam, gdzie są działacze i samorządy związane z Prawem i Sprawiedliwością. To jest przykre, że nawet w takich programach nie ma transparentności, sprawiedliwości, równości, jeśli chodzi o traktowanie poszczególnych samorządów. Jeśli chodzi o kwestię związaną z reformą oświaty, no to zdecydowanie samorządy na tym bardzo ucierpiały i z roku na rok musimy coraz więcej dokładać do oświaty, żeby ją utrzymać. Tu jest postulat, który od dawna podnosi Związek Miast Polskich, żeby rząd przejął płace nauczycieli. Skoro to rząd ustala wysokość wynagrodzeń nauczycieli, to rząd powinien bezpośrednio wypłacać pensje nauczycielom. A w ten sposób mamy sytuację, w której jeden podmiot ustala wysokość wynagrodzenia, a drugi podmiot musi wypłacać to wynagrodzenie. No i najczęściej jest tak, że na to wynagrodzenie samorządów już teraz nie stać. Dostajemy mniejsze pieniądze i one nawet nie starczają na to, żeby opłacić nauczycieli. Panie prezydencie, pan jest organem założycielskim dla szkół, a teraz dyrektorzy szkół, niektórych, szczególnie szkół publicznych, borykają się nie tylko z problemem zdalnego kontaktu z uczniami, czy zdalnego kontaktu z uczniami i rodzicami, ale niektórzy dyrektorzy borykają się z tym, że w ogóle nie mają kontaktu z niektórymi uczniami. Jak można tego typu problem rozwiązać, jeżeli gdzieś się, że tak powiem, zatraca kontakt nauczycielom, dyrektorom z tymi uczniami, którzy nie reagują na żadne zapytania, wezwania, że tak powiem, do odezwania się, rodzice również. Co w tym momencie może zrobić dyrektor, a co musi zrobić samorząd? Obecna sytuacja związana z koronawirusem i zaprzestaniem takiego bezpośredniego fizycznego udziału uczniów w zajęciach obnażyła tak naprawdę system edukacji i tutaj warto zwrócić uwagę na problem nierówności w dostępie do edukacji, ponieważ dzisiaj, myślę, że każdy samorządowiec to powie, mamy ogromny problem z tym, żeby taki dostęp do zdalnej edukacji zapewnić uczniom z terenów wiejskich. Tam jest ten problem największy i te różnice pomiędzy poszczególnymi uczniami, ich poziomem przygotowania do egzaminów, do przyszłego życia, będzie się przez to zdalne nauczanie niestety pogłębiał. I to jest realny problem, z którym niestety polskie państwo nie potrafi sobie poradzić. Ja rozmawiałem z jednym z wójtów z Małopolski w ostatnich dniach, który powiedział, że dostał 60 tysięcy złotych na komputery, na laptopy dla części uczniów, bo wiadomo, że nie dla wszystkich, to jest tylko garstka,
dostał z tego programu, który uruchomił rząd, co warto powiedzieć, ze środków unijnych. Natomiast równocześnie rząd, minister finansów wysłał temu wójtowi informację, że 60 tysięcy ma zmniejszoną subwencję na ten rok, czyli dokładnie tyle, ile dostał na te komputery. Sytuacja może wydawać się zabawna, ale jest poważna, bo pokazuje, że mamy do czynienia z dużą skalą niedoinwestowania samorządów, jeśli chodzi o edukację, jeśli chodzi o oświatę, no i z tego biorą się różnego rodzaju trudności. Dzisiaj rzeczywiście jest brak takiego bieżącego kontaktu pomiędzy nauczycielem a uczniem. Bardziej pewnie mowa o zadawaniu uczniom poszczególnych prac domowych niż o takiej realnej pracy, na przykład w formie wideokonferencji. My teraz jako samorządowcy radzimy sobie poprzez właśnie wideokonferencje, poprzez podejmowanie decyzji w ten sposób, poprzez sesje Rady Miasta, które odbywają się właśnie zdalnie. Natomiast w przypadku uczniów to nie jest takie proste i oczywiste, żeby zastosować ten system, więc bardziej mamy do czynienia z tym, że nauczyciele zadają prace domowe, a uczniowie są pozostawieni sami sobie i to jest realny problem. No jestem ciekawy, jak chociażby wyjdą wyniki egzaminów ósmoklasisty w związku z tak długim okresem pracy zdalnej uczniów. Czy w stosunku do poprzedniego roku na przykład będziemy mieli jakieś różnice, jeśli chodzi o wyniki. Warto to potem przeanalizować i wyciągnąć wnioski. Panie prezydencie, rozmawiamy 27 kwietnia, dzisiaj jest poniedziałek. Praktycznie w przyszłą niedzielę, czyli 10 maja, powinny być wybory prezydenckie. Zasugerował pan skądinąd bardzo słuszny pomysł, żeby wraz z kartami do głosowania, jeśli one będą wysyłane rzeczywiście pocztą, nie wiadomo na jakie adresy i nie bardzo wiadomo do kogo, żeby wysyłać również maseczki, a jeszcze zasugerował, żeby wysyłać również rękawiczki, żeby się nie pobrudzić albo nie przenosić. Ale ja mam pytanie zupełnie z innej parafii. Mamy piękną pogodę, od miesiąca nie ma kropli deszczu, czyli mamy praktycznie suszę. I ta susza, wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że ona się będzie pogłębiała. Susza to nie tylko rolnictwo, to nie tylko żywność, ale susza to brak wody potencjalnie w miastach, ale susza to również brak wody w elektrowniach, po prostu uniemożliwi dostarczanie prądu. Czyli dojdziemy nie tylko do 20 stopnia zasilania, ale i zdecydowanie większy. Jak pan to widzi? Może najpierw taka refleksja, ponieważ teraz ta nasza praca wygląda trochę inaczej niż zwykle, ale też po godzinach pracy jest mniej alternatyw spędzania wolnego czasu. Ja ten czas swój poświęcam na czytanie książek i właśnie skończyłem czytać fascynującą książkę w temacie, który pan zresztą poruszył, w temacie zmian klimatycznych. Tytuł książki to Ziemia, jak doprowadziliśmy do katastrofy, amerykańskiego pisarza. I on pokazuje, że ze zmianami klimatycznymi tak naprawdę, jeśli chodzi o wiedzę społeczeństwa naukowców, to mieliśmy do czynienia już w latach 70. poprzedniego wieku i od tego czasu tak naprawdę nic konkretnego nie zrobiliśmy, żeby uniknąć skutków zmian klimatu. A to, co pan mówi, czyli ta susza, zresztą już kolejny rok z rzędu susza, to jest wynik braku działań wielu państw, mocarstw na całym świecie, ale także wynik braku działań naszego kraju, bo jeśli pan premier Morawiecki blokuje zapisy neutralności klimatycznej, jeśli chodzi o Unię Europejską, jeszcze się tym chwali po powrocie do kraju, to mamy do czynienia z prawdziwym skandalem. I dzisiaj, jeśli chodzi o przyczyny suszy i to, co się dzieje w naszym kraju i będzie działo w najbliższych miesiącach i latach, to winny jest między innymi polski rząd i pan premier
Mateusz Morawiecki, to lobby węglowe, które jest podtrzymywane cały czas permanentnie i nic nie dzieje się, jeśli chodzi o dekarbonizację naszego kraju, więc tego rodzaju skutki fatalne dla społeczeństwa niestety będziemy odczuwać i w tym roku, i w kolejnych latach. To będzie się tylko pogłębiało, jeśli nie będzie żadnej poważnej polityki państwa, Europy, świata w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Dla samorządów to też jest poważny problem, jeśli chodzi o funkcjonowanie, bo też zmieniają się priorytety dla wielu miast, chociażby dla tych, które są położone w przymorzach, gdzie mówimy chociażby o tym, że w kolejnych latach będziemy mieli do czynienia z podnoszeniem się konsekwentnym poziomu wód i oceanów, a co za tym idzie, te miasta mogą być zalewane. Takie są poważne prognozy, a więc też samorządy będą miały zupełnie inne wyzwania, te samorządy nadmorskie, tak można powiedzieć, ale w naszym kraju też jest ich kilka i to też będą dla nich realne problemy. No dziś możemy też mówić o problemach związanych z cenami owoców i warzyw, a to też będzie potęgowało inflację w tym zakresie, więc problemy są bardzo złożone i tak naprawdę trudno na nie dzisiaj samodzielnie, jeśli chodzi o samorządy, reagować. Potrzebna jest kompleksowa polityka państwa, Europy, świata, której niestety obecnie brakuje, głównie ze względu na egoizmy narodowe, które panują w wielu państwach, a niestety ta sytuacja epidemiczna, z którą obecnie na całym świecie mamy do czynienia, te egoizmy narodowe pogłębi. To jest taka smutna refleksja także w tym temacie, o którym rozmawiamy. Dziękuję bardzo. Państwa gościem był pan prezydent miasta Ciechanów, pan Krzysztof Kosiński, sekretarz Związku Zarządu Związku Miast Polskich. Dziękuję bardzo panie prezydencie, dziękuję za rozmowę. No i życzę jak najmniejszych problemów. Dziękuję panie redaktorze za tą rozmowę, za te pytania. Pozdrawiam wszystkich widzów państwa internetowej telewizji. Dziękuję. Thank you.